Kwiaty i znicze na grobie profesora Andrzeja Strumiły w Magdalenowie nad Wigrami złożyli dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, i Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miejskiej. Dziś mija bowiem rok od śmierci honorowego obywatela miasta Suwałki, zasłużonego dla miasta i regionu, cenionego artysty. No, brakuje ludzi renesansu, ludzi z takim autorytetem. Nie ulega wątpliwości, że świętej pamięci pan Andrzej Strumiło to wielka postać, bardzo zasłużona dla tego regionu, dla Suwałk, z którym się świetnie współpracowało, chociaż miał swoje zdanie i to zawsze artykułowo przedstawiał. No i niestety odchodzą wielcy artyści, do których pan Andrzej zaliczał się, bardzo żałujemy, ale pamiętamy o tej postaci, stąd dzisiaj nasza obecność w tym miejscu, na tym cmentarzu, bo trzeba złożyć wiązankę kwiatów, zapalić znicz, bo po prostu ten człowiek poprzez swoje życie, poprzez swoją pracę, bo był tytanem pracy, na to zasłużył. Prezydent zapowiedział, że po zniesieniu pandemicznych obostrzeń w Galerii Sztuki Stara Łaźnia zostanie otwarta ekspozycja prac pod tytułem Andrzej Strumiło, człowiek, przestrzeń, która prezentuje dzieła z bogatego dorobku twórczego artysty. Pierwotnie wernisaż wystawy planowano na 9 kwietnia, czyli pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Strumiły, później na 16 kwietnia. Teraz planowane jest na 30 kwietnia. Stara Łaźnia musi żyć, musi funkcjonować. Tego życia teraz póki co nie ma. Mamy pandemię, w ogóle te instytucje kultury zostały wyłączone z funkcjonowania, ale 30 kwietnia chcemy zaprezentować wystawę, a kuratorem wystawy jest Anna Strumiło, córka świętej pamięci pana Andrzeja. No, mamy sporo fajnych eksponatów, ponad 200 sztuk. No, myślę, że to też jest miejsce, które powinno przypominać o działalności, o twórczości tego wielkiego człowieka.